w nowym filmie, na moim kanale. W dniu dzisiejszym zaprezentuję wam, jak sprzedawać swoje skiny w bardzo szybki i prosty sposób. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Od razu chcę powiedzieć, że jest to odcinek sponsorowany, którego po prostu podjąłem po to, żeby w najbliższym czasie wam zorganizować giveaway'a. Krótka sprawa, bez niego nie byłbym w stanie zorganizować tego giveaway'a. Dlatego mam nadzieję, że w pewnym sensie wybaczcie taki trochę średni odcinek z mojej strony. Ale cóż, mam nadzieję, że w ogólnym rozrachunku wyjdzie wam to na plus. Także co, już teraz zapraszam do oglądania, jedziemy. Strona się nazywa CSGO Cash. Myślę, że wygląda spoko, tak się ona prezentuje. Mamy tutaj... Ale cóż, ten pan mnie średnio interesuje. Mnie bardziej interesuje ten przycisk zabij pieniądza, na który sobie naciskam. I teraz się loguję na Steama. Kiedy tego dokonałem, moje EQ się tutaj ładuje. Jak widzicie, są tutaj wszystkie skiny, które no, mogę po prostu sobie sprzedać. No właśnie, wszystkie skiny, które mogę sprzedać. Bo nie wszystkie skiny, które macie w EQ, będziecie mogli tutaj sprzedać. Tak jak w moim przypadku na ostatniej stronie widzę, że 70% z mojego EQ nie może zostać sprzedane. Także w takich sytuacjach musicie chwilę poczekać. Dzień, dwa i powinniście móc je sprzedać. W ogóle tutaj jest zakładka, jak to działa. Także jeżeli się już nie chce mnie słuchać, no to naciskasz sobie tutaj elo. To jest jeszcze tutaj ciekawe, jest to, że macie live chat support, czyli powiedzmy na to, że jakimś cudem coś nie wypali, nie wiem, nie dojdzie wam jakiś błąd, był jakiś problem, whatever, no to wtedy naciskacie na live support i od razu komunikujecie się z adminem, moderatorem. Warto jeszcze powiedzieć, taka rada ode mnie, sprzedawajcie na tej stronie wtedy, kiedy po prostu chcecie mieć kasę już, na teraz, to znaczy nie możecie po prostu czekać. Mówię tak dlatego, gdyż jak widzimy tutaj jest o wiele, wiele tańsze są te skiny, dlatego z tego korzystajcie jako taki po prostu quick sell, w momencie kiedy musicie mieć na teraz. Ja tutaj mam kilka skinów, których powiedzmy bym się chciał pozbyć. Jak widzicie, zatem mogę otrzymać $30.57. Tutaj macie waluty. I to są dolary, ruble i euro. A gdzieś tutaj niżej widziałem, że pisali, że jest w czterech walutach. Aha, no bo bitcoin, no sorry, tak, no to jeszcze bitcoin. Faktycznie, racja. Jak widzicie, macie dużo form płatności. Ja biorę PayPala, myślę, że najbardziej popularny. Myślę, że z niego wy też będziecie najbardziej korzystać. Tutaj trzeba wpisać swój adres mail, wybrać walutę. Nie wiem, dlaczego to jest akurat teraz po niemiecku. Trzeba to zauważyć, że tutaj macie tak jakby rangi na tej stronie. I o co o niej chodzi? Ja mam rangę pierwszą, za co mam 1% więcej do wartości tej właśnie to wymiany. Więc tak jak to możecie zauważyć tutaj, im więcej dolarów na stanie po prostu wymienicie, tym więcej będziecie mieć bonus. Na przykład jeżeli wymienicie za $15,000, będziecie otrzymywać 10% więcej. Wow. Po wpisaniu duży przycisk zdobądź pieniądze, du. No i poszło, znaczy idzie w sumie. Okej, tutaj mamy Steama, moje oferty wymiany. I jak widzicie, o, jest oferta, dokładnie przyszła z takim samym. Tutaj macie w ogóle ID transakcji, możecie sobie sprawdzić, jeżeli chcecie być pewni. No ale raczej tutaj mała szansa, że ktoś was oskamuje w ten sposób, praktycznie żadna. Dlatego co, no, zawartość się zgadza, wszystko jest okej, akceptuj wymianę. Aha, no muszę jeszcze potwierdzić na telefonie, racja. No jak widzicie, oferta została zaakceptowana również przez stronę, to znaczy wszystko przyszło. No i otrzymaliśmy twoje skórki, za chwilę mi wyślą kasę. Także co, tutaj widzicie screena, tutaj macie screena z PayPala, jak mi przyszła kasa. Jak widzicie, wszystko działa, wszystko śmiga, do 15 minut mają czas wysłać. Jak nie, no to klikajcie live chat support i wyjaśniajcie sprawę. No i cóż, mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. Pamiętajcie, ta strona to tylko i wyłącznie quick sell. Także jeżeli potrzebujecie kasę na teraz, zapraszam was, jest chyba najlepsza w tym właśnie rodzaju stron. Także cóż, to już było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, do następnego, hej, hej, hej.